Chwała Jezusowi. Błogosławię Was wszystkich, bracia i siostry, miłością naszego Pana Jezusa Chrystusa. i Chciałem przywitać Was słowami z listu Jakuba. Pierwszy rozdział od dziewiętnastego wersetu. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przedto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w Was słowo, które może zbawić dusze Wasze. Bądźcie wykonawcami słowa. To jest to, o czym dzisiaj wcześniej brat Krzysztof mówił. Bo, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli kto sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest bezużyteczna. Panujmy nad swoimi językami, panujmy nad swoją mową, niech nasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I opierajmy naszą wiarę na Słowie Bożym, który jest wszczepiony w nas które może zbawić duszę każdego człowieka. To, jest, to są słowa życia. To są słowa, które zapisał sam Bóg. Ludzie spisali te słowa natchnieni Bożym Duchem. I dziękuję Bogu dzisiaj za to, że mamy kompletne słowo Boże. Amen. I że naszą wiarę powinniśmy opierać i budować tylko i jedynie na. Słowie Boga. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy mówić na temat Zaraz będziemy wiedzieć wszystko. Pierwszy Tymoteusza 2, 5, 7 i to jest tytuł tego kazania. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jeden jedyny Bóg i jeden jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamie. Nauczycielem pogan wierze i prawdzie. Dziękuję Ci Panie za te słowa. Dziękuję Ci Panie, że dałeś ratunek, że posłałeś ostatniego Adama, aby uratował każdego, kto zechce. Zbadać własne życie, oddać własne życie Tobie, nawrócić Cię i naśladować Ciebie. O sobie pana Jezusa nakręcono mnóstwo filmów w historii tej ziemi. Opowiadano najróżniejsze historie, i prawdziwe, i bluźniercze, i złe, i dobre, i dziwne. Myślę, że to jest najbardziej chyba znana osoba, najbardziej znana postać w historii całego świata. Wiedzą o Jezusie praktycznie we wszystkich religiach świata. Nawet muzułmanie traktują w Koranie Jezusa jako swojego proroka. Wiele głupot napisano o tym, że on cudzołożył z Marią Magdaleną, że miał z nią dzieci, że swoją młodość spędził i uczył się u góry w Indiach. Nie wiem skąd ludzie biorą te rzeczy, ale na pewno chyba z chorej wyobraźni, bo nikt o zdrowych zmysłach nie będzie opowiadał rzeczy, których nie ma w Bożym Słowie. Wszystko, co jest ponad to, ponad Boże Słowo jest od złego. I to, co Bóg zechciał nam o Chrystusie Jezusie objawić. Objawił to w całej pełni i w całej mocy. I to nam wystarczy. Bo, Boże Słowo, też takie świadectwo składa, gdyby spisano wszystkie dzieła, to nie wiem, zabrakłoby, nie byłoby tyle ksiąg. Nie, ziemia by nie pomieściła tyle ksiąg. Nasz Pan jest jedyny w swoim rodzaju. Nie ma drugiej, tak znanej osoby na całym świecie. I pojawia tu się pytanie dla każdego z nas, dla każdego, który słyszał o Chrystusie. Kim Pan Jezus Chrystus jest dla Ciebie? Po co przyszedł na ten świat? Jaka Jego misja była konkretnie po co przyszedł? Pamiętacie, w pierwszym rozdziale chyba w 21 wersecie Ewangelii Mateusza jest napisane, że nadasz mu, nadasz mu imię Immanuel Jezus, ponieważ on zbawi swój lud od grzechów jego, tak? Tam jest tak napisane, że nadasz mu imię Jezus ponieważ On zbawi lud od grzechów Jego. I zobaczcie, zresztą yy, odpowiedź też jest w tym, co czytaliśmy w 1 Tymoteusza 257, yy, czytając werset, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. On dobrowolnie samego siebie złożył na krzyżu. Komuś coś tam. No. Iść wyłączył. Kim dla Ciebie osobiście jest nasz Pan Jezus Chrystus? Czy jesteś, drogi bracie i siostro, na nowo narodzona? Czy wydajesz owoc godny upamiętania? Po czym nas mieli ludzie poznać? Po czym? Po darach czy po owocach? Wielu ludzi patrzy na dary, a Biblia mówi, że po owocach nas rozpoznają nie po tym, co mówimy. Ale po tym, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób reprezentujemy dzisiaj naszego Zbawiciela na Ziemi, jeśli uznajemy go jako Pana i zrobiliśmy to dobrowolnie z miłości do Niego, nie z przymusu, to naśladujmy Go w Jego życiu. Przyglądajmy się Jego ziemskiemu życiu i naśladujmy Go we wszystkim. I kiedy nas spotykają różne sytuacje w naszym życiu, kiedy spotyka Cię niesprawiedliwość, jak reagujesz? Jak reagujesz każdego dnia? Jakich dokonujesz wyborów każdego dnia? W ciele czy w duchu? To trzeba sobie we własnym sercu odpowiedzieć. I każdy z nas, patrząc na ziemskie życie Jezusa, może się z tego nauczyć wszystkiego. Nasz Pan nigdy nie szukał swego. Był pełen pokory. Był przeciwieństwem wszelkiej pychy, egoizmu, jak wielu ludzi nie chce naprawdę, choć nazywają się chrześcijanami, nie chce utracić własnego życia. Jeśli nie stracisz tutaj życia swojego dla, dla siebie, to nie zyskasz nigdy życia Chrystusa. Jeżeli nie jesteś w stanie się zapierać samego siebie, brać krzyża na każdy dzień, to idziesz złą drogą. Każdy człowiek, który twierdzi, że jest na nowo narodzony, powinien być martwy dla siebie. W sercu takiego człowieka, na, na tronie, w tym sercu powinien zasiadać Pan. To nie wystarczy to głosić słowami. To po prostu trzeba zrobić. Bóg daje do tego siłę. Czy słowa o jedynym pośredniku? Po, odpowiedzcie mi na to pytanie. Jeżeli brzmią takie słowa dzisiaj i chrześcijanie takich słów używają, o jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi, czy one przynoszą pokój? Czy raczej rozdwojenie, a może powodują napięcia? Nie, wielu ludzi mówi, że to jest bardzo ekskluzywne głoszenie. Zobaczcie, co mówi nasz Pan. To jest Łukasza 12. Od 49. wersetu. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem ma być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż to się dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej. Powiadam wam raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma, a dwaj z Będą poróżnieni ojciec z synem. I syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. Czy przyszedłem rzucić pokój, czy raczej rozdwojenie, to są mocne słowa naprawdę. I tak się dzieje. I teraz jak wielu ludzi pod presją, na przykład własnej rodziny, potrafi wycofać się z drogi Boże. Jak wielu ludzi mówi tak. Nie przecież ja kocham tak bardzo tych moich rodziców. I wybiera rodziców zamiast służenie Bogu. Wybiera teściową, teścia kogokolwiek, ktokolwiek by to nie był, syn, córka. Zastanówcie się nad tym. To są słowa Boga. To stwierdzenie o jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi przez wielu ludzi jest traktowane jako bardzo, ale bardzo ekskluzywne. Czy biblijnie wierzący chrześcijanie, powiedzcie mi, wynoszą się nad innymi? Czy może okazują w ten sposób pokorę i ufają swojemu Bogu? Bo ja uważam, że to jest zaufanie w Boże słowo. Powiedzcie mi, w historii świata dzisiaj politycznie poprawnie mówi się, że wiele dróg prowadzi do Boga. Niektórzy nawet pomykają tak daleko i tak zwany papież, że wystarczy być dobrym człowiekiem. To zupełnie zaprzecza słowu Bożemu. Czy to, czy ja jestem dobry czy zły, bez Chrystusa i tak jestem martwy. Dzisiaj przez wie, wielu ludzi religia w niektórych krajach jest traktowana y, jako bardzo niebezpieczna rzecz. Bardziej niebezpieczna niż różne systemy polityczne. W wielu krajach y, są takie dążenia, żeby za, zamknąć chrześcijanom usta żeby nie mówili o drażniących rzeczach. Wielu ludzi twierdzi, że wiele dróg prowadzi do Boga. Powiem Wam jedną rzecz. Jest wiele religii na tej ziemi, ale tylko jest jeden Zbawiciel i jeden Pan, który dobrowolnie przyszedł na tą ziemię, czy jakikolwiek inny prorok, tak zwany prorok, przyszedł i twierdził, że umarł za grzechy całego świata? Żaden. Czy jakikolwiek z tych proroków Umarł i zmartwychwstał? Nikt. Chrześcijaństwo jest wyjątkowe, jeśli jest prawdziwe i biblijne. I nasz Pan jest wyjątkowy, ponieważ On z miłości do każdego człowieka umarł i złożył ludziom ofertę. I krew Jezusa oczyszcza dzisiaj z grzechu każdego, który w skrusze przyjdzie do Boga i wyzna, że potrzebuje Mesjasza, że potrzebuje Chrystusa. Ja Wam powiem, kiedy patrzę na historię chrześcijaństwa, my chrześcijanie nie jesteśmy bez winy. Najbardziej mroczny okres w historii chrześcijaństwa, tak zwanego chrześcijaństwa, to był okres wypraw krzyżowych. To był okres, że ludzie z mieczami, zabijając innych, twierdzili, że bronią miejsc ważnych dla nich, zabijali ludzi w imię Boga. Jak wiele religii, jak wielu dzisiaj muzułmanów zarzyna. Ludzi, którzy są chrześcijanami, jak wielu hindusów to robi, w wielu religiach, jak wielu pogan zabija, jak wielu naprawdę bożych mężów i bożych niewiast zginęło w historii świata tylko dlatego, że mieli w sercu Chrystusa. Ale mówię, my, chrześcijanie, nie jesteśmy bez winy. Winniśmy też. Ludzie powinni sobie zdawać z tego sprawę, że to nie był że w ten spo... to nie był okres dobry dla chrześcijaństwa i nie w taki sposób zdobywa się duszę dla Boga. I wiecie co mnie w ogóle dziwią, dziwią i śmieszą takie stwierdzenia, że jest jakiś kraj chrześcijański. Jeżeli taki kraj byłby zewangelizowany i ludzie by się nawrócili wszyscy, to, to mógłbym tak powiedzieć, że to jest kraj ludzi wierzących. Ale Bycie wszczepionym poprzez jakieś pokropienie wodą i powiedzenie, że ktoś za mnie się wyrzeka szatana, a życie tego człowieka idzie swoim, swoim torem, większość ludzi żyje bez Boga, religia to jest jako dodatek. I po prostu tak się urodziłem, ja wielu ludzi twierdzi, że wiary ojców nie zdradzi, no to są banialuki. Prawdziwa wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Człowiek mały, na, na, mały noworodek nie jest w stanie uwierzyć. On nie ma nawet pojęcia i świadomości, czym jest grzech. Człowiek, kiedy zaczyna rozróżniać to dobro i zło, czym jest grzech, może zdecydować, w którą drogą pójdzie. Jeszcze raz powtórzę, wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusowego. Ono powoduje wiarę w człowieku. Ono zmienia serce i wnętrze człowieka. Ile osób w historii świata wymordowała tak zwana święta inkwizycja? Święta, w cudzysłowiu. masowo ludzie, milionami ginęli za wiarę. To jest mroczny okres, to był mroczny okres. Jak, mie, jak wiele morderstw dokonowanych jest dzisiaj, co chwilę słyszę w Nigerii, gdzieś tam zażynają ludzi, smutne to jest. Ale wiem, że musi się dopełnić liczba tych, którzy muszą zginąć w taki sposób. Wszystko, co jest zapowiedziane w Słowie Bożym, musi się wypełnić. Często mówi się o tym, żeby zakazać właśnie publicznej działalności religii chrześcijańskiej. I zobaczcie, że te, nawet te współczesne czasy, to one nie uderzają w żaden inny. One nie uderzają na przykład w muzułman. Dzisiaj te ograniczenia wszystkie najbardziej uderzają w Kościół, w Kościół Jezusa Chrystusa. Biblia rzeczywiście patrząc w Słowo Boże, uczy nas, że istnieje tylko jedna droga do Boga. Przez kogo? Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie da się temu zaprzeczyć. Ta wypowiedź jest ekskluzywna i jedyna w swoim rodzaju. To prawda ale spróbujemy wyjaśnić, co, jak Biblia przedstawia Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę do zbawienia, a nie wynoszenia się nad innymi ludźmi, ale do pokory i do miłości skierowanej do innych ludzi. Boża postawa względem innych ludzi została objawiona przed, przez nasz tekst. Poczytajcie. Pierwszy Tymoteusza Tim, 2,4 Bóg pragnie, aby który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy z każdej rasy, z każdego narodu, z każdego języka. Bóg, nasz Pan, przyszedł jak w jednym celu, jako pośrednik, aby każdy człowiek, który uwierzy, nie tylko uwierzy w istnienie Boga, ale człowiek, wiecie, wiarę zawsze poprzedza pokuta. Prawdziwie skruszonym sercem Bóg nie wzgardzi nigdy. Jak wiele jest tego przykładów w Biblii. Mnóstwo. Wszyscy mężowie Boży, łącznie z Apostołem Pawłem, oni byli w sercu złamani. Król Dawid, Hiob. Jak wielu z tych ludzi, i nawet nam nieznanych, kiedy przychodzili do Boga, to przychodzili ze łzami w oczach, w pokucie, w żalu za to, co robili. Wiecie, nie, nie tak dawno słyszałem, słuchając wykładu Zakapunena, i on tam dawał taki przykład, już nie pamiętam, który to był wykład, ale że pewien król chciał z jakiegoś powodu, tam jakiejś rocznicy wy, wypuścić z więzienia, no, amnestię zrobić. Przyszedł do tego więzienia i pyta się chodził od celi do celi, się pyta za co tu siedzisz? A no bo ja siedzę niewinnie, bo tam. Yy, było przestępstwo. Ten przestępstwa był podobny do mnie, zostałem złapany, a to nie ja zrobiłem, to ktoś inny. I tak szedł od celi do celi, i, i każdy miał jakieś wytłumaczenie. Każdy tam nie zrobił tego, źle został zrozumiany i to sędzia był uprzedzony do mnie i wymyślali najróżniejsze rzeczy. I praktycznie całe więzienie było ludzi niewinnych. W ostatniej celi przyszedł do człowieka i się go pyta, a ty za co człowieku siedzisz? On mówi: No ja po prostu. Zrobiłem źle, zrobiłem przestępstwo, zupełnie zasługuję na to, że tu jestem, zostałem złapany i ukarany. I, i to słuszna sprawa, że tu jestem. I Król mówi do, zwrócił się do tego szefa więzienia mówi tak. Widzę, że to masz samych świętych i sprawiedliwych ludzi. Jest tylko jeden bandyta, przestępca, który może ich wszystkich zepsuć. I proponuje tego właśnie uwolnić jest to? Człowiek musi se zdawać sprawę, że stając przed świętym Bogiem, musisz się rozprawić z własnym życiem. Kiedy przychodzisz do świętego Boga, nie możesz się tłumaczyć na okoliczności, że była żona, mąż, koledzy mnie namówili. Ja jestem winny. Ja odpowiadam za moje czyny. Ja stanę przed świętym Bogiem i zdam z mojego życia sprawę. Od tego się zaczyna każda zmiana. Nie ma innej drogi. Czy dobra nowina o Jezusie nie jest? Ona nie jest ograniczona ani przez płeć, ani kolor skóry, ani zasobność portfela, ani bogactwa, czy biedy, króla, czy żebraka. To nie ma znaczenia. Boże serce życzy sobie, aby każdy człowiek był zbawiony. Aby każdy człowiek przyszedł do pokuty. Ale czy każdy chce? Nie. Nie wszyscy chcą być zbawieni. Musimy zrozumieć, jaki jest Bóg w przeciwieństwie do człowieka. Musimy zrezygnować z własnych wyobrażeń na temat Boga. Bo wielu ludzi w tej kwestii tak pobłądziło i faktycznie twierdzą, że piekło będzie puste, albo tam będą same demony. Naprawdę, ludzie, przestańcie opowiadać takie rzeczy. Pierwszy Tymoteusza 1,17: A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków, amen a królowi wieków apostoł Paweł opisuje Boga jako króla, który rządzi nie mając końca on jest, nie jest ograniczony ani czasem, ani miejscem, nie przeminie nigdy, on mieszka w niedostępnej światłości i nie może być widziany ludzkimi oczyma nie może Jedyny, który ma nieśmiertelność, pierwszy to Mateusza 6, 6:16, tak, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział, jemu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. On jest królem bez cienia, wątpliwości, poza nim nie ma żadnego światła, które by mogło być jaśniejsze niż on. Bez niego nie byłoby dla nas żadnej nadziei. Gdyby nie Chrystus, gdyby nie nasz Bóg, nie wymyślił drogi. Pojednania Boga, człowieka z Bogiem. I zobaczcie, co Izajasz pisze: 45, piąty werset. Ja jestem Pan. I nie ma innego, oprócz mnie, nie ma Boga. To jest jedyna droga i dlatego należy się temu Bogu chwała i cześć. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik. Zobaczcie, święty Bóg i grzeszny człowiek. W pierwszym Tymoteusza 1, pierwszy rozdział 8 do 11. Jaki jest człowiek w przeciwieństwie do Boga? I pisze tam tak. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezzecnych i nieczystych. Dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpostników, mężołożników, czyli homoseksualistów, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. To się. To się. Zgodnie z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Wszystko, co się sprzeciwia Biblii zdrowej nauce, jest zwiedzeniem. To jest biblijny punkt widzenia dla ludzi. Człowiek w przeciwieństwie do Boga jest do cna jaki zepsuty. Z powodu swojej winy nie może się zbliżyć do Boga. I każdy z nas jest częścią tego opisu, prawda? Zobaczcie, Rzymian 3, 10 do 18. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Zobaczcie, zastanówcie się nad tym, co pisze Pan. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem. Stali się nieużyteczni. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoich knują zdradę. Ja drzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczyma. Oczywiście Biblia też mówi o bojaźni wyuczonej, czyli można przybierać pozór pobożności. Ale też jak wcześniej, jak zaczynając listu Jakuba, że jeżeli ktoś nie powściąga języka, to jego pobożność jest daremna. Wiecie, musimy panować. Człowiek Boży musi panować nad swoim językiem. To w mowie nie uchybia, dalej pisze Jakubie, z mężem doskonałym, ponieważ umie całe ciało utrzymać na wodzy. Jeśli jesteśmy szczerzy przed Bogiem, gdzie znajdziemy siebie w tym opisie? Każdy z nas musi sam, jak w luszcze, zbadać własne życie. Apostoł sam, Paweł, stawia siebie w rzędzie tych grzeszników. Czytamy Tymoteusza 1 Tymoteusza 1,15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Zobaczcie, jaką miał świadomość własnych grzechów. Nie cudzych. Własnych grzechów. Jaką miał niesamowitą świadomość tego, co się w nim działo. Nędzny ja, człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, wołał. Ale Jezusowi Chrystusowi niech będzie chwała, ponieważ On może to jedynie uczynić. I to uczynił. Kto przychodzi w skrusze do Boga, nie będzie odrzucony precz. Nasz poważny problem będzie wtedy, Jasny, to się stanie jasne dla nas, kiedy skonfrontujemy charakter Boży w stosunku do charakteru upadłych ludzi. I oczywiście, patrząc do Słowa Bożego, my ludzie jesteśmy zbuntowani w stosunku do Boga, lecz Bóg z drugiej strony zachowuje sprawiedliwość swoją zobaczcie jakie to jest niesamowite jego gniew ciąży na nas a mimo to wkroczył wbrew nam i znalazł rozwiązanie nie, nie znalazł tego rozwiązania w stosunku do upadłych aniołów ale do ludzi posłał swojego pośrednika ewangeliana 336 czytamy kto wierzy w Syna ma żywot wieczny kto zaś nie słucha Syna kto nie słucha Syna nie ujrzy żywota lecz gniew Boży ciąży na nim Wiesz, wielu ludzi, bracia i siostry, myśli sobie tak, że wystarczy uwierzyć w to, co Chrystus dokonał. To jest część prawdy. Musisz wierzyć nie tylko w istnienie Chrystusa i Boga, ale musisz wierzyć Bogu. Musisz wierzyć Chrystusowi. Musisz wejść na drogę uczniostwa. Musisz brać krzyż każdego dnia na siebie, swój krzyż, nie Chrystusa, swój. On też niósł swój wewnętrzny krzyż. Musisz zdawać sobie sprawy, jakie są warunki uczniostwa. My mamy iść, głosić na cały świat Ewangelii, jak jest napisane w Mateusza. Czyniąc ludzi uczniami, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co ja przekazałem. Nasz Pan był poprzednikiem i to, co On mówił i czego nas uczył przestrzegać, On sam to dokładnie robił. Jako człowiek. Gdyby się tak nie stało, tak musi być, niestety. Bo człowiek by nie ujrzy żywota wiecznego i gniew Boży ciąży na nim. W przeciwnym razie Bóg byłby niesprawiedliwy i nie byłby, nie byłby więcej Bogiem. Bóg nie może się sam siebie zaprzeć. Bóg nie może też kłamać. Jego słowa są wieczne. Wiecie, jest pewien dylemat. Po ludzku wydaje się nie do rozwiązania, co oddzielenie od Boga jest nie do pokonania. Patrząc po ludzku, my nie mamy, wiecie, no, bo wielu ludzi mówi tak, wystarczy, że ja pójdę i przeproszę Boga. Twoje przepraszam, czy moje nic nie znaczy, jeśli ono nie jest dokonane w kim? W Chrystusie. Bo On się wstawia za nami. Jego krewna z oczyszcza i on woła. Patrząc na nasze życie, widzi pieczęć Chrystusa, widzi, że jesteśmy obyci krwią, mówi: Ten człowiek jest sprawiedliwy tylko dlatego. Nie ze względu na to, bez Chrystusa możesz być dobrym człowiekiem. Nie pójdziesz, nie pójdziesz w obecność Chrystusa. Boga na wieki. Nie będziesz zbawiony. Człowiek jednak w swej naiwności myśli: Naturalnie On mnie miłuje, On mnie kocha. Jak może wieczny święty Bóg, niewidzialny i nieprzemijający Bóg, tobie i mnie wybaczyć, gdy przypisane jest nam tak wielkie zepsucie i tak, i tyle grzechu? Jeden grzech to śmierć. Grzech to śmierć i musi być zapłata. I rozwiązanie tego problemu jest tak. W 1 Tymoteusza 2:5-6 albowiem jeden jest Bóg Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Bóg posyła pośrednika. Bóg znalazł rozwiązanie, aby człowiek mógł wrócić do pierwszej relacji z Bogiem. Jest Bóg, są ludzie pogrążeni w grzechu i Boża święta opozycja do grzechu. Bez Bożego pośrednika nie ma pojednania z Bogiem. Nie ma. Jeżeli ktoś myśli, że bez Chrystusa jest w stanie trafić do nieba, to jest w błędzie. Biblia uczy nas, że my ludzie jesteśmy martwi w grzechu i występku i nie chcemy zostać pojednani. Dzieje apostolskie 7.51 otwórzcie na przykład i czytajcie. Ludzie twardego karku i opornych serc. I uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, tak ojcowie wasi i wy. Wy się zawsze sprzeciwiacie. Jak wielu dzisiaj chrześcijan wygaduje różne rzeczy i sprzeciwia się Biblii, sprzeciwia się Bożemu Słowu i mówi, że to jest nieważne. Tam to jest nieważne. To trzeba machnąć na to ręką. Pastorstwo kobiet. A! Nie pozwalam kobiecie nauczać dla niej. Znaczy pozwalam nauczać. Ja powiem wszystkim tym ludziom, którzy zmieniacie słowo Boże, przestańcie robić zamieszanie i cyrk. Powyrywajcie te kartki z Biblii, które Wam nie pasują, i głoście co chcecie. Albo wyrzućcie Biblię. Albo się do niej stosujcie i przyznajcie się, że to jest słowo Boga i że Wy pobłądziliście. Święty, jedyny Bóg, prawdziwy. Pragnie pojednać się z tymi, którzy są winni. Wiecie, rozumiecie to? Ludzie, którzy przyznają się do swojej winy. Ludzie, którzy żałują. Bóg pragnie takiego pojednania. Jeszcze raz powtórzę. Miłość życzliwości, a miłość akceptacji to są dwie różne rodzaje miłości. Bóg tą życzliwą miłością kocha wszystkich ludzi, ale Bóg nie akceptuje ich w tym stanie, w którym są. I ludziom trzeba mówić prawdę, a nie opowiadać bajki, że Bóg kocha wszystkich ludzi. Złoczyńców, morderców, homoseksualistów. Ja wam powiem, jeżeli oni przyjdą z skrusze do Boga i zrezygnują z tego stylu życia, Bóg daje im siłę, żeby to się stało, wtedy będzie ich kochał miłością akceptacji. A w innym przypadku to ludzi doprowadzacie tylko do zwiedzenia i do życia w nieprawości. Łaska nie przykrywa nigdy grzechu. Łaska nie przykrywa grzechu. Łaska daje siłę do świętego życia. Łaska nie przykrywa grzechu. Łaska nas uzdania. Abyśmy się upodabniali do Chrystusa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. To możemy w liście Piotra przeczytać. Wiecie, że Chrystus jest jedyny w swoim rodzaju. Zgodzicie się ze mną, że jest zarówno w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Nie jest półbogiem. Jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Dla, wiecie, to jest, dlatego to jest bardzo istotne do puęty, do której zmierzamy. Bo Chrystus, dlatego, że jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, może reprezentować obie strony. Wiecie, zrozumiecie to? Dlatego może być pośrednikiem. On zrezygnował z wszelkich atrybutów boskości, przyjmując ciało człowieka. I on zwyciężał nad grzechem, nie dlatego, że był Bogiem, ale dlatego, że był w relacji z Bogiem. Przyszedł wypełnić wolę Ojca. Czy dzisiaj chcemy wypełniać wolę Boga? Czy my dzisiaj jesteśmy gotowi, nazywając Chrystusa Panem, być Jemu posłuszni? I nie dyskutować z nim? Jeżeli on mówi, że tego nie tykaj albo tamto zostaw, tego nie ruszaj? Żebyśmy siali z ducha, a nie z ciała? Pamiętacie księgę Jochowa? Pamiętacie walkę, którą on prowadził? Otwórzcie dziewiąty rozdział, 32 i 33 wers. Bo on nie jest człowiekiem, jak ja. Żeby mógł Mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem. Nie ma między nami rozjemcy, którego mógłby, który mógłby nas obu, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Hiob mówi nie mam żadnego rozjemcy. Ale chwała Bogu za Chrystusa. On przyszedł i odpowiedział na ten krzyk żałosny Hioba. Nasz Pan stał się rozjemcą między Bogiem a człowiekiem. I nasz Pan zapłacił cenę za nas. Za nas, za, za, za Ciebie, bracie, siostro i za każdego, kto wierzy. Bóg zapłacił swoją cenę, zapłacił cenę, którą tak naprawdę winniśmy my zapłacić. Pierwszy tym, Tymoteusza 2,6, który siebie samego złożył, jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie człowiek Chrystus Jezus, On, który siebie samego złożył jako okup, z własnej woli przyszedł na ten świat, aby zapłacić cenę za mój i Twój grzech. My nie jesteśmy w stanie, żaden człowiek nie jest w stanie się sam wyzwolić. Ceną naszego wyzwolenia, naszego uzdrowienia jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jego cudowna, błogosławiona śmierć, jego zmartwychwstanie i życie. Siedzi dziś po prawicy ojca i może zamieszkiwać w moim i Twoim sercu, jeśli mu na to pozwolimy. Ale wiecie, nie tylko wystarczy go zaprosić do swojego życia. My jako Panu winniśmy dać pierwsze miejsce w swoim życiu i pozwolić mu królować, pozwolić mu decydować. Duch Boży mieszkający w nas będzie nas nale, stale pociągał ku Bogu, nasze ciało ciągnie nas w przeciwnym kierunku. Dlatego Biblia nas zachęca, abyśmy zewlekli z siebie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze i abyśmy się odnowili w duchu umysłu, abyśmy przez to Słowo wszczepione w nas, każdego dnia brali mądrość ze Słowa Bożego. Abyśmy każdego dnia uczyli się od Chrystusa, naśladowali Go we wszystkim. Marka 10,45, piękne słowa, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie za okup za wielu. Czy wierzycie w to? On swoją postawą dał nam przykład do naśladowania. On umył nogi uczniom. On przyszedł jako ten, święty Bóg, ale przyjął postawę sługi, stał się człowiekiem. I każdego, jak w wielu przypadkach, dał nam przykład do tego, jak my winniśmy nawzajem siebie traktować. Panie, daj nam miłość. Daj nam taką ponadnaturalną miłość i mądrość do każdego człowieka, jak z nim postępować. A ludzie, którzy słuchają Bożego Słowa, którzy szczerze podchodzą do tego, rozświetli ich serca, Panie, aby zobaczyli, czy nie idą drogą zagłady. Czy jesteś dotknięty tą wiadomością, że Bóg za Ciebie umarł, że On złożył okup za nas? Czy to Cię w ogóle dotyczy i dotyka? Czy świętość Jego ma dla Ciebie znaczenie? Każdy z nas w swoim własnym życiu musi rozpoznać problem i nie tłumaczyć się, ale przyjść z tym problemem pod krzyż. Uklęknąć i powiedzieć, Boże, jestem bezsilny, jestem bezsilna. Przyznać się do swojego grzechu. Zwrócić się do jedynego pośrednika i poprosić Go o łaskę, o przebaczenie. Bóg nigdy nie wzgardzi skruszonym człowiekiem. Nigdy. On zapłacił za ciebie i za mnie okup. On zapłacił własnym życiem. I krew Chrystusa dzisiaj uwalnia ludzi. Ona nadal płynie. Ona nadal ma tą samą moc. Ona nadal woła do Boga. Pamiętacie, jak krep, krew abla wołała do Boga? O sprawiedliwość? Krew Twego brata woła do mnie z ziemi. Grzech to śmierć, ale darem łaski Boga jest nasz Pan Jezus Chrystus, który przelał, wiecie, bez, bez tej ofiary na krzyżu nie byłoby dla mnie i dla Ciebie żadnej nadziei. Jak to apostoł Paweł napisał, to lepiej się rozejdźmy, pijmy, używajmy życia, bo jutro pomrzemy. Po co to? Ale chwała Bogu, że nas Pan zmartwystał. Jeszcze tylko jeden krótki werset, żeby zakończyć tą, to kazanie. 51 Psalmu. Dwa wersety. Ósmy. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Jeszcze, na przy... I dwunasty. Serce czyste, stwórz we mnie o Boże, a ducha prawego odnu we mnie. I 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym. Nie wzgardzisz o Boże. Amen. Amen. Ofiarą miłą Bogu jest skruszony duch. Dlatego miejmy serca mięsiste, skruszone przed Bogiem. Nie ukrywajmy naszych występków, ale każdego dnia badajmy się w świetle Słowa Bożego. Amen.